Pan Jezus ukazał mu się we śnie i rzekł: dam ci niesłyszenie, pod jej przewodnictwem nabędziesz mądrości. Odtąd Maryja w swoim życiu kariernym stała się jej matką, opiekunką i przewodniczką na całe życie. Powierzył jej też swoich wychowanków i całe zgromadzenie z rezydencji, którego charyzma jest skupiony na opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży, szczególnie w jednej i opuszczonej. I niech dla każdego z nas Matka Boża stanie się przewodniczką na co dzień. Dzisiaj, 24 maja, uroczyście obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Maryjo, w ten wieczór wraz z całą wspólnotą Pani Świętego Jana Błogosławienia pozdrawiamy Cię i z całego serca śpiewamy Ci ważne języka. Kwiatrze ma Pani Błogosławienia, jak obecnie usłysza graże szczęka. Zapraszamy księdza Wicentego, aby powiedzieć kilka słów. Thank you.
Dėkojame Austėjai Grumbliui. Serdešnė dėkojame. Thank you.
jesteś gwiazdą jasności. Ty oświecasz drogę wszystkim wątpiącym, zagubionym, szukającym tego, aby już nie trwali w ciemności. Umacnij nas, byśmy nie my oświecali drogę życia innym ludziom. Teraz byś gwiazdą jasności w języku niemieckim zaśpiewał chyba Bogu na prawdzie. Przywitajmy ich. Thank you.
kuri yra sergęs mūsų šventė šiandien. Suvienija mus šiandien. Pakviečiau, kad tave atsistokite, kad matėme tris sveika Marija, šiaip kur vienos galvom. Tá muito chato, né?